sobie, kto ma pomysły. Zamiast na rowerze dzisiaj jestem pieszo. Tydzień temu nic nie nagrywałem. Też byłem pieszo, ale to była tylko taka jednodniówka z lżejszym plecakiem. I to była moja pierwsza wycieczka po długim, długim czasie, liczonym w latach. Poszło w miarę ok. Wtedy było 19 km, dzisiaj powinny być 32. Wyszedłem z Mieszkowic. Za mną pierwsze 4 km. Na razie jest ok. I idę szlakiem wzdłuż Moreny Czołowej. Najpierw do Morynia. Potem bodajże tam jest Dolsko. Chyba Mętno i tak dalej. Ogólnie potem mam zamiar wejść na szlak chyba nadodrzański bodajże, bo ten wzdłuż Moreny Czołowej jest niebieski. Potem zmienię go na czerwony, żeby dojść do Chojny jutro i stamtąd pociągiem dojechać do Szczecina z powrotem. Nie wiem, czy to jest, zwykle jest też tak pusto, czy też świąteczna pora to sprawiła. Ale tak źle się po tej drodze nie idzie, tym bardziej, że towarzyszy śpiew ptaków cały czas praktycznie. Taki sobie drogowskaz na krzyżówce w środku lasu. Wysogórki w lewo, ja idę z Mieszkowic Moryń, no tam gdzie idę właśnie. Tu można dojść do Bielina, o Mieszkowice tam gdzie ja i jeszcze do Czelina, gdybym skręcił w lewo. Za mną 11 km, więc 1/3 dzisiejszej trasy na pewno jest za mną. No nie jest to dużo, więc jestem ciekaw, co będzie dalej. A teraz mijam kolejne jeziorko. Nie wiem, czy je będzie widać stąd. Łabędzin. Jest Łabędzin 1 i Łabędzin 2 chyba, jak się to czytałem. A do tego Łabędzina, to jest chyba Łabędzin 1, który był po drugiej stronie drogi, było już fajniejsze zejście. Więc sobie zszedłem. Rzeczywiście chodzi się takimi łagodnymi wzgórzami. Jak wejdę na to, co widać przede mną, to mam nadzieję, że będę widział Moryń. A gdzieś w Moryniu, za Moryniem, chyba mniej więcej powinna być połowa trasy. Ale to jeszcze kawałek, na razie mam 12 km. Ok, a więc jestem w Moryniu, a to jest Jezioro Morzycko. Proszę, jakie fajne zabudowania w Dolsku, gdzie wreszcie, mam nadzieję, póki co by jeszcze to się nie stało, opuszczam tę obrzydliwą drogę z Morynia, po prostu koszmar. Ale tędy prowadzi szlak. O właśnie, wąsko, jeszcze skrajnie ograniczona korzeniami drzew, nie ma miejsca dla pieszych w ogóle. No, wychodzę z Dolska. Po drodze już była połowa trasy, czyli 16 km. W Dolsku stuknęło 20 km, ale nie wyciągałem tej kamerki, ponieważ naprawdę było tak obrzydliwie na tej szosie, że się nie chciało. Teraz zrobiło się całkiem ładnie.
i myślę, że gdzieś tutaj, znaczy nie tutaj, tutaj, tylko raczej tutaj, tam, być może gdzieś w tej kępie drzew, w jakimś lasku będę musiał zjeść obiad, bo kalorii trochę już spaliłem. Za mną już, no właściwie 2/3 trasy, można powiedzieć. Ale w nogach to czuję już naprawdę nieźle. Więc muszę coś zjeść. Z tempem nie jest nawet najgorzej. To jest godzina 14:25, więc do zachodu to mam jeszcze ponad 5 godzin. No szkoda tylko, że słońca nie ma. O, jaka morenka. Okej. Wejdę na wzgórze, może na nim ugotuję z słabym widokiem. Zobaczymy. I jakże pięknie, prawda? I właśnie w tych okolicznościach przyrody będę zaraz spożywał chyba czyliką karnę z tym filizatu. Jest naprawdę fajny widok. Siedzę na wzgórzu Moreny Czołowej, jak to też sama nazwa szlaku wskazuje. Jest godzina 15. Myślę, że gdzieś po 15:30 się będę zbierał. No to 16, czyli zostanie mi 4 godziny. I w tych 4 godzinach będę musiał zmieścić 12 km marszu oraz robić obozowisko. Myślę, że jest to do robienia. 22 km w końcu. Ruszyłem dużo wcześniej niż sądziłem, bo o 15:37. A nie o 16, tak jak myślałem. A ja czuję, że moje kości mi dzisiaj nie podziękują. Wręcz przeciwnie. Będą wściekłe, ochrzanią mnie. Będą bluzgać. A to jeszcze nie wszystko, co ja im dzisiaj zrobiłem, bo zostały jeszcze jakieś, nie wiem, mam nadzieję, że nie więcej niż 9 km. Jakby się okazało, że 8, to jeszcze lepiej. Pewnie nastrój mi się zmieni, jak już minę miejscowość zwaną Mętno, wejdę w las i zacznę szukać miejsca na nocleg. No jestem teraz trochę bardziej szczęśliwy niż byłem wcześniej, ponieważ zostawiam za sobą ostatnią wiochę Mętno i powoli zagłębiam się właściwie w las. No trochę wcześniej niż myślałem, bo to jest 28 km. 28 będzie za 200 metrów. Właściwie od tej pory mogę już zacząć szukać miejsca. Jakie fajne mokradełka. Wyszło mniej niż założyłem. Nie ma nawet 30 km dzisiaj. Chyba, że mi jeszcze ktoś stąd pogoni. Jest godzina, właśnie tutaj jest godzina 17:49, czyli do prawie 18. 2 godziny są jeszcze do zmroku. Zamierzam czy tak posiedzieć się, schować. A rozłożę tarp i resztę gdzieś za godzinę chyba dopiero.
Natomiast muszę coś zjeść, bo jestem po prostu straszliwie głodny. No, nie wiem, czy będzie coś jeszcze widać, ale dzisiaj jest takie minimalistyczne schronienie. Sprawdzę, czy tam w głowę mi nie wejdzie cały plecak. Podejrzewam, że wejdzie. No dzisiaj nie ma padać, dlatego nie rozkładam tarpa. A niestety z pewnych względów muszę się chować tutaj bardzo mocno i nisko. No, jest poranny koncert. Uszczerbiony jest troszeczkę. Nie wiem, czy to widać w kamerce. Słońce będzie wschodzić. Było trochę rzeźko w nocy, ale dało się wytrzymać. Tak szybko się będę zwijał, robił kawę, jadł, zbierał i zasuwał bagaże i choje. Słońce wstało i całe szczęście, bo rzeczywiście palce zdrętwiały. A według apki był jakiś 1 stopień, niestety nie zabrałem termometru. 1 stopień, ale dał radę wytrzymać z materacem Thermaresta i tak dalej. Ale wyraźnie czuć, jak słońce raz świeci, już wyszło nad horyzont, że to się poprawia. No a ja teraz popijam sobie kawę. Ptaki śpiewają, teraz będę jeszcze jadł szybkie śniadanie i będę zasuwał do hojny. No, wyszedłem jakieś 7.20 dzisiaj. Trochę zwiewałem, bo w nocy było słychać strzały myśliwych. Nad ranem też jakieś 2 strzały padły. Po tej drodze za mną 15 minut temu przyleciała cała masa saren. Wcześniej widziałem je na bok od drogi. Już nawet stanąłem za bratem, żeby zrobić zdjęcie, tylko że niestety się wycwaniły, musiał w jakiś sposób rozliczyć moją obecność. I schowały się z takim pagórkiem, o gdzieś tam. I kiedy po kilku minutach aparat schowałem, już zrobiłem się zupełnie czymś innym, po kilkunastu minutach nagle patrzę, że po prostu lecą, nawet stanęły sobie na tej drodze na chwilkę. Ale widok był piękny. No dobra, żeby się za długo nie bawić, to nagram. Żeby się za długo nie bawić, to nagram, powiedzmy, taką panoramkę Hojny przez cecha. Zostało mi jeszcze jakieś 3 km. Niestety to, co widać tutaj, to nie jest koniec, ponieważ dworzec, jak poznaję po tej budowli, tam, jeżeli coś widać w tej kamerce, witaj kamerko, to jest też tam, więc będę się musiał jeszcze przejść taki kawał. No to pa.